więc silniczko widzowie z tej strony Eryk, a dzisiaj Wam zaprezentuję aktualizację do Polish Car Driving, która wyszła 1 lipca 2024 roku. No, nagrywam to już trochę po czasie, ale no po prostu chciałem sobie na spokojnie zdać te rzeczy, tam porobić coś, żeby mieć, no i jak to już wszystko opanowałem, to nagrać do was odcinek. Wiedział, co pokazać w odcinku. No dobrze, właśnie przed chwilą zdałem sobie egzamin praktyczny. No, zaprezentuję wam ten update i zapraszam też bardzo do oglądania tego filmu, bo czasami, jak wiecie, ja normalnie bym go nagrał od razu po update'cie, ale mi się po prostu nie chciało i chciałem sobie te rzeczy sprawdzić samemu na spokojnie i potem to nagrać. Więc ogólnie też się znajduję na prywatnym serwerze Robala, którego bardzo pozdrawiam, bo dzięki niemu w sumie jakby za... Teraz dopiero zdałem te prawko, praktyczny test. Wcześniej, tak godzinę temu, byłem na publicznym, po prostu gracze bardzo mnie utrudniali, a dzięki temu, że miałem znajomych w Robala, który miał prywatne, po prostu wbiłem na niego i mi, nic mi nie przeszkadzało i tak sobie to zdałem. No i dobrze, zaprezentuję wam, co zostało dodane. Pierwsze co, to wiadomo, nowe prawko. Tutaj, jak wiedzieliście, nie było tu niczego. Tu nie było żadnych takich pobierz bilet i tak dalej. A teraz będziecie sobie pobrać bilet. Macie egzamin teoretyczny, macie na przykład ja wezmę na przykład sobie. Macie A1, nie? Możecie sobie usiąść i tu wam się wyświetla taki bilecik. O. Numer A1, stanowisko pierwsze. No, nie odzywałem się, żebyście to wszystko sobie tu słyszeli. Oczywiście, czyś sprawdzam coś. O, dobra. Mam nadzieję, że głos jest, bo nagrywam to drugi raz, ale no dobra. Potem mamy praktyczny, który sobie przed chwilą zdałem. No, za drugim, drugie podejście. O, B2 na przykład. No i ten egzamin został już zaliczony. Potem mamy odbiór prawa jazdy, odbiór dowód rejestracyjnego. Tego nie, jeszcze nie ma, ale podobno w następnej aktualizacji ma to podobno być. Ale nie wiem, czy to jest potwierdzone, czy nie. I tutaj macie taki D2 i tu macie odbiór prawa jazdy. No, właśnie macie tu. I posiadasz obecnie prawo jazdy bez punktów karnych. No i dobra. Okej, okay, to była główna rzecz tego prawa jazdy. Możecie sobie tam, wiecie, jak teraz to prawko. Po prostu macie to prawko, respi wam się korca, taka czerwona i tam musicie instruktora się czytać. Tu jedziecie sobie, tutaj do koperty, zawracacie i tu idziecie na górkę. Tutaj myszką wam to pokażę, jeśli ją widzicie. Tu sobie jedziecie, tak, zatrzymujecie gdzieś tutaj i potem wyjeżdżacie na ulicę i tam słuchacie się instruktora, jedziecie tutaj, przez Darłowo, tam do Masłowice, Rusko, potem tam na, jedziecie prostą, TK37, tu na rondzie, tutaj, potem musicie tam zaparkować, tu potem jedziecie tu, no i tak dalej, i tu na rondzie, i tu kończycie, nie? Ja akurat sobie betką przyjechałem, tu ogólnie jeszcze macie wynik, ja tutaj zrobię, macie taki wynik, tutaj właśnie. O, i tu macie pokazane, ile mi zawaliście, wasz nick, data, jaka godzina, B, na jaką kategorię B ja miałem. I tutaj wynik egzaminu pozytywny, egzaminator. No. I to jest ogólnie spoko zrobione. Przejdźmy teraz do nowych aut, które naprawdę są ładne. Ja sobie nie będę się resetował, bo po co sobie pojeżdżę betką. Ogólnie. Teraz dobra, pojedźmy do Darłowa. Okej, okay, tutaj sobie skręćmy. A tam ten wynik mam w ręce, więc spoko. Akurat mam ten tryb na prywatnym u Robala. Oj, dobra. Oj, właśnie tutaj musicie to parkowanie zrobić. To też no nie jest jakoś super ważne, ale no, byście to dobrze zrobili. Potem jedziecie tu, no i tak dalej, jak wam mówiłem to wcześniej. Dobra, poczekajmy sobie.
Możecie też napisać w komentarzu, jak wam mijają wakacje. Jestem bardzo ciekawy. Ja obecnie za tydzień jadę do Świnoujścia 14 lipca. Więc pewnie filmów nie będzie, ale postaram się w te kilka dni powrzucać trochę filmów. Dobra, zaparkujmy sobie w sumie, bo nie ma nikogo na serwie, więc już tam trudno. Okej. Okay. Albo nie, nie będę hamem, bo może ktoś wie. Dobra. Dobra, tam zaparkuję, no nie wiem, tu. Rzuć puste słupki? Nie. Nie? Dobra, chwilę się nie odzywałem, ale już jestem. Musiałem tą pewną rzecz. Dobra, i te nowe samochody już wam wymienię, nie? Pierwszym samochodem, nie będę tam czy na Changeloga patrzył, jest to Opel Astra, czy... No, jest tam Orin Kourousę. No i tutaj on kosztuje 30 tysięcy, za 9 tysięcy go sobie sprzedacie. Statystyki on ma Kaumax 185, koni z Poma chyba, tak to chyba, biegów ma 6, układ, w sensie no ten, układ napędowy ma wydy, waga to 1,1, siedzenie ma 5 i no i tam oczywiście premia za pracę no nie ma. Wejdźmy sobie w jego środek. Klikamy oczywiście. On tak z zewnątrz wygląda, on mi się bardzo podoba. Taki administracja im oczywiście jeździła jako policja na pewnych eventach. Ładnie on wygląda. Tu ma tył, bagażnik. I środek ma... Dobra, w sumie go zrestuję sobie. No bo no dobra, tam. Tak to dobrze wygląda. Tutaj mamy... podbórki, takie na tu, wiadomo. Pasy bezpieczeństwa on ma? Nie, nie ma. Nie ma niestety, ale dobra. Kierownica się kręci. Mogę wam to zaraz pokazać. Kierownica się kręci. Tu mamy rady, tu mamy nawigację, przyciski, tutaj licznik, kierunkowskaz, tu można sobie pyknąć. No i tu mamy takie. No, on mi się bardzo podoba. Okej, okay, przejdźmy teraz do kolejnego auta, którym jest... Jeszcze oczywiście wam pokażę zremasterowane auta, ale na razie przejdźmy do nowych. Kolejnym autkiem jest to... Gdzie on tu był? Coś tam po drodze wam pokażę zremasterowany. Bo kurde, o, nie załadował mi się. No i remasterowanym autem jest BIN E39, czyli Betka. Ona została zdegradowana z M5 na 535i. Interior jest tak leciutko zmieniony, bo on był bardziej biały, a teraz taki tutaj bardziej brązowy. Ma takie kreski. Tu się no i nowe logo BMW. Takie airbag. No, wygląd zewnętrzny też się jakoś super nie zmienił. Ma tutaj ten napis 535i. Tutaj ma wydech napędowy. No i nic się nie jakoś do... Ale i tak trochę zostało zremasterowane. Zdegradowany w sumie. Kolejnym nowym autem jest to ta piękna Toyotka. Jest ona co prawda Modern Sport Cars. No, którym te auto za bardzo graczom by się nie podobały, ale akurat ja przyznam. No też większość osób przyznało, że te auty są bardzo, bardzo ładne. No sami zobaczcie. Tak wygląda ono z zewnątrz. Mój kolega je ma. Też trochę tym klikamem. Tu ma logo Toyotki. Trochę zmienione, wiadomo, żeby nie było praw autorskich. Takie ma światełka. Tutaj ma też światełko. Tu też. Zobaczmy interior. Dobra. Tu kierownica się z tego, co pamiętam, kręci. Tu mamy liczniczek. Tu mamy... radyjko tam, no, ile ma paliwa i tak dalej. Tu mamy trójkącik, zmianę biegów, tu mamy te przyciski, tam dokładnie nie wiem jak
Są pasy bezpieczeństwa i to jest fajne, że to są. I ogólnie jest bardzo fajna rzecz w tej Toyotce, bo z tego co wiem, tu jest bagażnik, nie? I chyba w bagażniku można usiąść. Nie wiem, jak to działa, ale nie wiem, czy to jest bagażnik, czy tak normalnie z tyłu. Dobra, no to teraz przejdźmy sobie. Kolejnym autem, które mam akurat, jest to Passat B8 w sedanie. Tak on wygląda. Jest on ten też Modern Sports Car. Toyota jest Sports Car, a Modern jest Passat. Czyli Modern to taki, że luksusowy jakby. Się on jest jakoś luksusowy, ale chodzi tu w tym o to, żeby że mega ładny. Interior i no, wiadomo. No i jego wygląd na tą cenę jest piękny. Oj, kurczę, nie powiedziałem statystyk Toyoty, już tam trudno, ale sobie zatrzymacie film pewnie. Pewnie będę tam mówił, bo sobie możecie film zatrzymać, oczywiście. Sprzedajemy go za 14. Boże, jakie 14? Można go sprzedać za 42 koła. Jego cena to 140 tysięcy. Tu mamy logo WV, Passer. Siodełka ma on bardzo ładne. Tutaj mamy takie felgi fajne. Tu ma światełka. Tu też logo. I zobacz, wejdźmy do interioru. Mam podpórki znowu. Bardzo one są ładne. Są pasy bezpieczeństwa, więc też bardzo dobrze. Pod względem bezpieczeństwa. Kierownica się kręci. Tutaj ma liczniczek. Paliwko i tak dalej. Tu mamy no, taki interior, jakby bardziej taki, patrzcie, pokazany. To jest chyba BMW Fabio, ale nieważne. Tu mamy zmianę biegu, no i tak to mniej więcej wygląda. Kolejnym samochodzikiem jest to RB6. Ono zostało, nie w sumie zremasterowane, ale zrobione w wersji Competition. No nie zmieniło się jakoś ono bardzo, tylko ma chyba tutaj trochę inny napis i inny ten, leciutko inny wygląd. Felgi też chyba są inne, ale interior też się zmienił. Nie jakoś dużo, ale też. Tu mamy kierownicę. Chyba się kręci, nie wiem. Na starym koncie miałem RB6, ale nie wiem, bo te konto niestety straciłem, ale dobra. Tu mamy zmianę biegów, muzyczkę, radijko, tu mamy liczniczek. Są pasy bezpieczeństwa? Są. Mamy podpórki, które są bardzo fajne też. I tutaj mamy. No dobrze. Więc przejdźmy do kolejnego. Kolejnym autem jest ten oto Passacik, Passat B8 Altra, to jest całkowity nowy model. Przez chyba użytkownika Kapi na Discordzie Polish Car Driving. No ogólnie to jest bardzo ładny model. Te felgi są, to jest po prostu cudo. Te felgi. No, tu oczywiście mamy znaczek WV. Tu mamy też znaczek WV. Te same felgi. Mamy napis Passer WV. Światełka są podobne jak w Passacie B8 sedanie. Interior też jest bardzo ładny i to bardzo. Kierownica jest piękna. Liczniczek. Radyjko. Tutaj mamy parking, gas station, internet. No i tak dalej. Tu mamy podpórki, siedzonka. Czy jest są pasy bezpieczeństwa? Akurat w tym Passacie chyba nie ma. Tak, nie ma. Więc, ale dobra, to nie jest jakoś szczególne. Tu mamy oczywiście zmianę biegów, no. Dobrze, i no i tam ma światła jeszcze takie tu. Kolejnym samochodem, który został leciutko też w sumie zmieniony, to też, i to jest w sumie ostatni samochód, i jest to nasza BM-ka, która dostała zmianę tutaj taką, że no jest ładniejsza. Nowe logo, tak jak wiecie. Nowe światełka. Tu ma trochę bardziej. Szkoda, że jej nie posiadam na tym koncie akurat, na starym. Ona teraz jest ładna. Nowe logo, światełka. Tutaj trochę bardziej ma teraz do dołu to. Wejdźmy do jej interioru. O, w ogóle tu ma jakiś ten. No dobra, nieważne. Okej, ale ma tutaj. Mowa, radyjko, które nie zostało zmienione, liczniczek, kierownica, tutaj mamy ogrzewanie chyba, podpórki na siedzonka, są pasy bezpieczeństwa, zmianę biegów, tu mamy sobie chyba klimatyzację, o niej też zapomniałem w autach mówić,
I ten, wiecie, lusterko. No i to w sumie tyle, widzowie, na ten film. Jeszcze bardzo mała zmiana, która w sumie nie zmienia jakoś w rozgrywce dużo, ale skoro, że to prawko jest trochę trudniejsze, ogólnie teraz macie większy mnożnik. Wejdę już tu tam na Discorda. Discord Driving. Trochę mam lagi na Discordzie, bardzo przepraszam. Nie wiem dlaczego czasami mam takie lagi, ale dobra. Wejdźmy sobie na Polish Car Driving. Mamy tutaj ten czynsz logic. O, i mamy tutaj właśnie ten. Citizena macie 1,5 zmianę na 1,7, a Strackera macie 1,25 na 1,4. No. No i o, jeszcze bardzo ważna rzecz. Amax napisał tutaj nam: uwaga, to nie jest górnoletnia aktualizacja, na którą obecnie pracujemy. Mogę jeszcze wam pokazać takiego małego sneak peeka. Gdzie ja to miałem? Mojego kolegi mu wysyłałem. Czekajcie. Gdzie to było? Wysyłałem to gdzieś. Nie, tu. Nie tutaj. O, tutaj. Macie tutaj. Znalazłem to na polskim ogólnie. I to jest Summer Event. W sumie znalazłem to, no. Na polskim. I tutaj mamy video for Roblox Summer Event. I to jest tak. Created by Polish Car Driving Official Group. To part of the Roblox Game Update Polish Car Driving. Czyli nie wiem, co to znaczy part jakoś, ale myślę, że to znaczy takie coś. Że jak wbijecie sobie do gierki, do PCD, będziecie mogli się tepnąć do Summer Eventu. Nie wiem, jak to będzie działać, ale jakoś na pewno. No i mamy Place Updated, Created, kiedy został stworzony, Max Player, no i tak dalej, i tak dalej. No i dobrze, widzowie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że film wam się bardzo spodobał. No i trzymajcie się, no i siemanko.